Dobry wieczór. Witam Państwa na naszym kolejnym webinarium z cyklu Terapia i Rozwój, a tak naprawdę na pierwszej części naszego spotkania pod tytułem Logopedyczne ABC dla nauczycieli. Kolejna część naszego spotkania odbędzie się w przyszłym tygodniu, 17 czerwca o godzinie 19:30. Już teraz zapraszamy Państwa do zapisywania się na to wydarzenie. Nazywam się Anna Elmanowska, reprezentuję Nową Erę. Być może część z Państwa wie, że Nowa Era jest nie tylko wydawcą podręczników szkolnych, ale również programów multimedialnych, całej gamy, całej oferty programów multimedialnych z serii EduSensus dla terapeutów, nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z tych programów jest program EduSensus Logopedia, przeznaczony dla logopedów prowadzących zajęcia logopedyczne, ale również znajdą tam Państwo sporo części i materiału ćwiczeń multimedialnych dla nauczycieli do prowadzenia zajęć profilaktyki logopedycznej z całą klasą bądź z małą grupą. I właśnie w kontekście tego tematu, czyli logopedii, spotykamy się dzisiaj. Być może zadają sobie Państwo pytanie, dlaczego wybraliśmy taki temat, podczas gdy oglądają nas głównie nauczyciele przedszkolni, nauczyciele wczesnoszkolni. Odpowiedź jest taka, że tak naprawdę każdy nauczyciel podczas swojej codziennej pracy spotyka się z tym problemem, czyli z dziećmi, które mają w jakiś sposób zaburzony rozwój mowy, języka bądź też wady wymowy. Także zapraszamy Państwa serdecznie na nasze spotkanie. Zanim przejdziemy jeszcze do tematu spotkania, chciałabym przekazać Państwu kilka informacji organizacyjnych. Nasze webinarium potrwa godzinę, czyli do godziny 20:30. Uczestnicy naszego spotkania otrzymają certyfikat uczestnictwa. Wyślemy go jutro w wiadomości mailowej. Tam będzie link do pobrania certyfikatu. I też zachęcamy Państwa do zadawania pytań podczas całego naszego spotkania, dlatego że podczas ostatniego kwadransu 15 minut naszego spotkania będziemy wraz z ekspertem odpowiadać na Państwa pytania. Jesteśmy też otwarci na Państwa propozycje, zapraszamy do zgłaszania tematów na następne nasze spotkania, więc czekamy na wiadomości od Państwa. Chciałabym teraz przedstawić naszego dzisiejszego eksperta, dr Anna Walencik-Topiłko, polonista, językoznawca, logopeda, neurologopeda, wykładowca akademicki, głównie Uniwersytet Gdański, ale również inne uczelnie, z którymi Anna współpracuje. Przede wszystkim logopeda z ponad 20-letnią praktyką, doświadczeniem, która wychowała szereg logopedów, którzy w tej chwili prowadzą terapię logopedyczną. I również z przyjemnością mogę powiedzieć, że Ania jest konsultantem merytorycznym naszego programu EduSensus Logopedia, również autorką programu multimedialnego Czytam i Piszę i też z radością to mówię, orędowniczka wykorzystania nowych technologii w diagnozie i terapii logopedycznej. Bardzo się cieszę i dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Ja dziękuję Także bardzo. Nie przedłużając wstępu, zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Przedstawimy wiedzę, nasz ekspert przedstawi wiedzę, która się przyda w praktyce każdemu nauczycielowi. Także Aniu, oddaję Ci głos. Logopedyczne ABC dla nauczycieli. Dziękuję, Asiu. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Miło mi gościć u Państwa w domach, chyba w domach, nie wiem. To taka forma, że właściwie trudno się zdecydować, czy Państwo goszczą u nas, czy my u Was, nie wiem. Zacznijmy może od logopedycznych aspektów, oczywiście od tego, co jest naszym tematem głównym dzisiejszego spotkania. Bardzo temat ważny, myślę, że ważny dla każdego nauczyciela, dla każdego rodzica, dla każdego Polaka tak naprawdę. Dlatego, że wszystkim nam powinno zależeć na tym, żebyśmy potrafili się dzięki językowi prawidłowemu posługiwać też dobrze komunikacją między sobą, a właśnie język jest ku temu skutecznym narzędziem, jeśli jest poprawny. Co zrobić? Jak nauczyciel powinien zadbać u swoich dzieci, u swoich podopiecznych, u swoich uczniów o to, żeby ich język był jak na najlepszym poziomie? Myślę, że zaczniemy od takiego bardzo prostego schematu, czyli jakie są podstawowe etapy rozwojowe w rozwoju mowy dziecka w ontogenezie.
I tutaj należałoby się zastanowić od razu od pierwszych momentów, kiedy mamy do czynienia systemowo z dzieckiem, czy to już jest późny moment, czyli na przykład, jeżeli będziemy rozważały ten czas trzeciego roku życia, gdzie 2,5-3, kiedy dziecko trafia do pierwszej placówki oświatowej, najczęściej do przedszkola, czy to już jest ten moment pierwszy, właściwy do zastanowienia się nad tym, czy można jakoś pomóc dziecku, czy to już jest późno? Nie wiem, jak myślisz? No, pytanie jest, kiedy dziecko jest w stanie wymawiać poprawnie wszystkie głoski języka polskiego? Kiedy jest ten moment? I wydaje mi się, że być może jest tak, że jeżeli wiemy, że fizjologicznie dziecko jest na to gotowe, to być może wtedy, jeżeli, no oczywiście też mówimy o takim pewnym granicy czasowej, takiej, że nie można wszystkich dzieci do jednej miary przykładać. Tak, właśnie tak. Ale też i warto pamiętać, że dziecko 3-letnie ma za sobą już 3, a nawet i więcej czasu na przygotowanie się do tego, żeby zaczęło jak najlepiej operować dźwiękami. Czyli 3 lata. 3 lata. I wcześniej, bo tak naprawdę zaczniemy teraz od pierwszego okresu, który nazywamy okresem przygotowawczym w rozwoju mowy. I to jest okres w życiu prenatalnym dziecka, bo tak naprawdę od trzeciego miesiąca życia płodowego możemy już w bardzo świadomy sposób zadbać o to, jak w przyszłości dziecko będzie rozwijało swój język, jak będzie tym językiem operowało, w jaki sposób, sprawnie czy mniej sprawnie, będzie mogło się posługiwać mową. Ten okres przygotowawczy jest bardzo ważny, chociażby pod tym kątem, że musimy pamiętać o tym, że dziecko już w życiu płodowym słyszy. Słyszy od około 4 miesiąca życia płodowego i tak naprawdę to jest też ten czas, kiedy już zaczyna kształtować się w sobie poczucie na przykład pewnych cech prozodycznych mowy, w której będzie się za chwileczkę rozwijało. Bardzo ważnym jest to, żeby najbliższe otoczenie dziecka, rodzina zapewniła dziecku to, aby mógł słyszeć mowę, którą potem będzie się miało to dziecko posługiwać. Oprócz tego w życiu płodowym już jest ten moment, kiedy rozwijają się narządy mowy. Rozwija się układ centralny, układ nerwowy, który będzie mową również zawiadywał, sterował. I to są bardzo momenty takie ważne dla przyszłego rozwoju mowy dziecka. Pierwszy właściwy okres rozwoju mowy, czyli już wtedy, kiedy dziecko się narodziło, to jest pierwszy rok życia. Bardzo istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że jest to okres, moment taki przełomowy między najczęściej 5., 6., 7. miesiącem życia dziecka. Powinno nam się pojawić znacząca różnica między tym, co nazywamy głużeniem, a gaworzeniem. Dziecko wydawałoby się z pozoru, że tak samo realizuje różne głosowe właśnie takie realizacje, słyszymy pojedyncze głoski czasami, trochę dziwnie może czasami też wypowiadane przez dziecko, słyszymy krzyk, oczywiście płacz jako taki apel dziecka. Wydaje się nam, że i w tych pierwszych miesiącach i w tych miesiącach, które są w drugim półroczu życia dziecka, podobnie to brzmi, ale tak, to nieprawda, tak. Bo tak naprawdę być może brzmi podobnie, ale znaczy coś zupełnie innego. Głużenie bowiem, te pierwsze właśnie miesiące życia, dziecko wydaje podświadomie. Natomiast ważne jest to, aby po tym 5., 7. miesiącu zaczęło używać głosu świadomie. Zaczęło te apele swoje już całkiem świadomie właśnie realizować w odniesieniu do konkretnych sytuacji, do konkretnych osób, tak żeby można było widzieć, że zaczyna widzieć reakcję i na tej reakcji buduje między środowiskiem, między swoim otoczeniem, a swoimi produkcjami mowy, buduje też pewne swoje relacje z otoczeniem. I to jest intencjonalne. Intencjonalne, tak. To już powinno być intencjonalne. Charakterystyczne jest na przykład to, że dziecko zaczyna reagować na uśmiech osoby, która się nad nim pochyla. Świetnym rozwiązaniem jest to, żeby zauważyć, że właśnie takie 6-7-miesięczne dziecko jest w stanie zareagować na swoje
swoje imię, ba, też powinno już reagować w określony sposób na określone zdania czasami. Na przykład oznajmienie typu idziemy da-da, dziecko powinno już wiedzieć, że w tym momencie wiąże się to z jakąś sytuacją taką wyjścia, spaceru czy określoną właśnie sytuacją. Kolejny okres rozwojowy, który rozpoczyna się w mowie dziecka razem z jego pierwszymi urodzinami, to jest okres wyrazu. I to jest taki moment, w którym powinniśmy zauważyć pierwsze wyrazy u dziecka. Oczywiście najbliższe otoczenie, rodzina czeka najczęściej na te dwa pierwsze magiczne słowa mama, tata, ale powinny też około pierwszego roku właśnie pojawić się też inne wyrazy, baba, dada, najczęściej na początku to są właśnie takie wyrazy, w których mamy słyszalną powtórkę tej samej sylaby, ale nie tylko. To słownictwo u dziecka powinno w znaczący sposób się poszerzać, przyrastać. Na pewno bardzo ważne jest też to, żeby pamiętać, że te pierwsze wyrazy w etapie wyrazu, w okresie wyrazu są bardzo mocno i powinny być poparte gestem. Bardzo ważna w tym momencie jest taka wyrazista prozodia, intonacja, melodyjność języka. To są też takie cechy charakterystyczne w języku, który nazywamy językiem nianiek. Ten język cechuje taka większa melodyjność. Jest to również związane z tym, że dziecko takiej melodyjności wtedy bardziej oczekuje, jest na nią bardzo, bardzo otwarte. Kolejny okres rozwojowy mowy rozpoczyna się na drugie urodziny dziecka. To są zazwyczaj momenty, kiedy powinniśmy usłyszeć pierwsze zdania. Zdania na początku proste, nierozwinięte, następnie w tym drugim roku życia powinny się właśnie rozbudowywać, powinny się też pojawiać zdania złożone i to jest też taki moment, gdzie u dziecka powinniśmy już słyszeć, jak kształtuje się gramatyka. Te zdania oddają również składnie, oddają gramatykę i tak właśnie powinno być w pełnej normie rozwojowej. To jest też taki moment, w którym powinniśmy usłyszeć zdecydowanie dużo już głosek prawidłowo realizowanych u dziecka. O głoskach jeszcze szczegółowo powiem może za chwileczkę. Ostatni okres rozwojowy w rozwoju mowy dziecka w ontogenezie to jest okres swoistej mowy dziecięcej. On się zaczyna na trzecie urodziny i zazwyczaj trwa do 6-7 roku życia. W tym momencie mowa dziecka powinna być już prawie w pełni bądź w pełni zrozumiała przez wszystkich, nie tylko z najbliższego otoczenia dziecka i powinna być zbliżona do mowy osób dorosłych. Czy tak jest za każdym razem? No nie. I no myślę, właśnie, że... Jaka jest skala tego zjawiska, tego odstępstwa od normy? Tak, jeżeli popatrzymy sobie na polskie statystyki wad mowy i wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym, to niestety, ale u dzieci 5-6-letnich około 50%, nawet do 60%, w niektórych rejonach wręcz do 70%, to są dzieci, które wymagają wsparcia logopedycznego bądź opieki, a nawet terapii logopedycznej. Może też niezbyt optymistycznie zabrzmi ta statystyka, ale procent troszeczkę mniej dzieci wymaga opieki logopedy już w momencie, kiedy pójdzie do szkoły. Między 1-3 klasą szkoły podstawowej zazwyczaj jest od 40-50% dzieci, które jeszcze tego wsparcia bądź nadal, bądź dopiero wymagają. Można powiedzieć, że to zjawisko powszechne. Powszechne i myślę, że dzisiejsze nasze spotkanie właśnie dotyczące tego tematu jest też niesamowicie związane z tym, co w realiach w ostatnich latach nauczyciela niepokoi, głównie właśnie nauczyciela w przedszkolu i nauczyciela w edukacji wczesnej w momencie, gdy obserwują, jak
porozumiewają się przy pomocy języka ich uczniowie i podopieczni. Tym bardziej, że według najnowszych rozporządzeń to właśnie nauczyciel jest tą osobą, która pierwsza ma rozpoznać problemy rozwojowe dziecka, w tym również problemy z mową, wymową. I nauczyciel tak naprawdę jest tą pierwszym filtrem, który to dziecko powinien skierować do dalszej pomocy i sam też powinien udzielić wsparcia. Tak, tak, to prawda. To prawda, to jest bardzo ważna rola nauczyciela, jednocześnie bardzo trudna, bo nauczyciel ma mnóstwo obowiązków, ale niewątpliwie baczna obserwacja języka dziecka powinna być również przez niego przeprowadzana. Nie zawsze bowiem każde dziecko ma możliwość kontaktu z logopedą w tych swoich najniższych latach życia i myślę, że tutaj taka fachowa, specjalistyczna w tym momencie uwaga, pomoc nauczyciela, jeżeli zauważy jakieś odstępstwa od normy i taką informację przekaże rodzicowi, jest niezwykle cennym rozwiązaniem. Może przejdźmy do kolejnego takiego uszczegółowienia w tym momencie. Na kolejnym slajdzie bowiem chciałabym, żebyśmy się wspólnie właśnie przy pomocy niego zastanowili, jak wyglądają normy rozwojowe, na co trzeba byłoby w tym momencie szczególnie zwrócić uwagę. I myślę, że tutaj dobrze byłoby, aby nauczyciel pamiętał, by Państwo pamiętali o tym, że podsystemy języka są otwarte. Uczymy się tak naprawdę języka przez całe swoje życie, ale oczywiście też pewne normy rozwojowe pomagają nam uściślić, w jaki sposób powinniśmy odbierać ten język w momencie, gdy dziecko rozwija go, a wtedy, gdy być może ten rozwój jest opóźniony, a być może już występuje jakaś wada bądź zaburzenie w rozwoju. Czym się kierować w takiej ocenie? Pierwszą opcją, którą warto byłoby tutaj obserwować, jest rozwijanie się zasobu leksykalnego u dziecka. I tutaj odwołam się do liczb. A mianowicie warto zapamiętać, proszę Państwa, że dziecko na pierwsze urodziny mówi zazwyczaj od około 3 do 10 słów. To jest taka norma. Oczywiście bywają dzieci, które mówią więcej. Oczywiście bywają dzieci, które mówią mniej. Ale o tych widełkach, co jest bezpieczne, a co nie, to też jeszcze pewnie do tego wrócimy i dopowiemy. Jeżeli dziecko ma 1,5 roku, to już słów powinno wymawiać od 20 aż do 100. Takie są tutaj wytyczne dotyczące obserwacji języka dziecka. Skąd ta rozpiętość? Różni badacze podają różne kwestie, stąd starałam się tutaj uśrednić i podać właśnie takie minimum i maksimum dla danego okresu wieku dziecka. Jeżeli mówimy o dziecku 2-letnim, to tych słów w systemie leksykalnym już powinno być od 250, 70 aż do 700. 3-letnie dziecko powinno mówić od 1000 do 1500 słów. Bardzo dużo już, myślę. 4-letnie dziecko natomiast powinno od 1500 do 3000 słów nam już zaproponować w swoim języku, a 5-letnie od 2000 do prawie 4000 słów. Jeżeli popatrzymy sobie na 6 rok życia, zazwyczaj taki graniczny między przedszkolem a szkołą u dziecka, to jest w zasobie leksykalnym wówczas inwentarz od 2500 do 4500 słów. To jest ta jedna wytyczna. Nie namawiam Państwa oczywiście do tego, żeby w skali każdej klasy czy każdej grupy znaleźli Państwo na tyle czasu, aby u każdego z dzieci zliczyć słowa, bo to byłoby pewnie absolutnie niemożliwe, ale nauczyciel w trakcie pracy nabywa bardzo szybko takiej sprawności w porównaniu, czyli jak dane dziecko na tle grupy rówieśniczej wypada. I myślę, że to jest taki dodatkowy element, który właśnie przy tym zasobie leksykalnym Państwu będzie wyśmienicie służył pomocą. No i druga taka wskazówka,
dotyczy obserwacji właśnie systemu fonologicznego dziecka. System fonologiczny bowiem to jest jedyny system, który jest zamkniętym systemem w języku, więc tak naprawdę możemy tutaj odnieść się bardzo szczegółowo do norm wiekowych. Mamy we współczesnej polszczyźnie prawidłowo brzmiących 36 głosek. I to jest ten zasób, którym operujemy cały czas, tworząc wszystkie nasze rodzime wyrazy. Jak powinien przyrastać, w jakiej dynamice powinien się pojawiać system fonologiczny? Tu może warto zapamiętać tak, że w dziecko trzyletnie, bo tak może odniosę się do trzylatka i potem będę mówiła o tym, co powinno przyrastać do 5-6 roku życia. U dziecka trzyletniego, czyli tak na trzecie urodziny, o tak może obwarujmy dosyć ściśle, powinniśmy usłyszeć wszystkie realizacje samogłosek ustnych, czyli a, e, i, o, u, y. Powinno też dziecko wypowiadać on i ę, dwie samogłoski nosowe. Powinno posługiwać się z kolei, jeżeli chodzi o system spółgłoskowy, z półgłosek półotwartych z półgłoskami m, n, ni, i, u oraz spółgłoską l, która jest bardzo ważna i też warto właśnie pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem rozwojowym dla dziecka jest to, by na trzecie urodziny, jeszcze raz podkreślę, to l wypowiadało. Z pozostałych spółgłosek wszystkie spółgłoski zwarte, czy zwarto-wybuchowe, powinno też dziecko realizować, czyli spółgłoski p, b, t, d oraz k, g. I ze spółgłosek szczelinowych spółgłoski w, to są takie pierwsze z tej grupy szczelinowych, następnie ś, ź oraz ch. I powinno też takie trzyletnie dziecko, najczęściej pod koniec trzeciego roku życia, wypowiadać też dwie spółgłoski zwartoszczelinowe. My mówimy z szeregu ciszącego, czyli głoski ć oraz głoskę dzi. Może przy okazji warto się przyjrzeć, jak wymawiasz te głoski, dlatego że nie powinno się przy wymowie głosek dodawać, to właśnie dla nauczycieli bardzo ważna wiedza, elementu wokalicznego. Tak? Zwłaszcza ucząc dzieci wymowy tych głosek, tak? czyli mówimy krótkogłoskę bez elementu wokalicznego, na przykład B, C, D, tak? Bo może to spowodować potem duże problemy przy nauce czytania i pisania. Warto na to zwrócić uwagę. Tak, na pewno. Poza tym taka dokładność artykulacyjna powinna cechować oczywiście głównie, powiedziałabym, właśnie nauczyciela tego pierwszego kontaktu, czyli właśnie w przedszkolu czy w edukacji wczesnej, tam gdzie nauczyciel jest wzorcem języka dla dziecka. Ale znowu o tych otoczeniu, o środowiskowych elementach, to jeszcze też do tego nawiążemy. W jaki sposób teraz ten system fonologiczny powinien jeszcze się uzupełniać, bo to przecież nie wszystkie, do 36 jeszcze nie doliczyłyśmy, jeżeli chodzi o ogłoski. A mianowicie, czteroletnie dziecko powinno już nabyć umiejętności wypowiadania głosek szczelinowych syczących i zwartoszczelinowych syczących, czyli głoski s, z, c oraz dz. A pięcioletnie powinno jeszcze pochwalić się umiejętnością pięciu ostatnich głosek w języku polskim, tych, które uważane są za najtrudniejsze, czy też bardzo trudne, czyli zwartoszczelinowe i szczelinowe szumiące, to są sz, rz, cz oraz dż. No i ta najtrudniejsza, czyli głoska r. Pięcioletnie, czyli to nie znaczy oczywiście, że każdy pięciolatek będzie perfekcyjnie od razu mówił wyraz, nie wiem, rabarbar, rower, szczebrzeszyn. Na pewno nie, ale powinniśmy usłyszeć u pięciolatków już realizacje prawidłowe. Czasami mogą się oczywiście w trudniejszych grupach spółgłoskowych czy w trudniejszych wyrazach w połączeniach z tak zwanymi głoskami łatwiejszymi, które do tej pory zastępowały te trudniejsze w realizacji języka dziecka, mogą się pojawić oczywiście zamiany typu raz pięciolatek powie kalolyfel, ale za chwilę powie kaloryfer, a za moment powie karoryfer.
gryfer na przykład, czyli różnego rodzaju substytucje, ale na pewno najbezpieczniejszym i możliwym rozwojowo dla dziecka rozwiązaniem jest to, by również te głoski powiedziało, co pewien czas przynajmniej, prawidłowo. Proszę Państwa, chciałabym zwrócić bardzo mocno i uwagę na to, że mówienie jest umiejętnością. I tak jak każda umiejętność musi podlegać treningowi, ćwiczeniu, ona nie pojawi się samodzielnie, nie pojawi się, nie wiem, w samotności. Dziecko musi być do tego prowokowane, żeby trenować w sposób naturalny język. I tu może przejdziemy sobie właśnie też do tych elementów, do tych czynników, które mają wpływ na to, w jaki sposób i jak dynamicznie i czy prawidłowo rozwija się język dziecka. W takim razie myślę, że warto byłoby takim znowu pewnym skrótem operując, zapamiętać, że są czynniki, które są bezpośrednio związane z samym dzieckiem, z jego zdrowiem, z jego stanem psychofizycznym, z jego możliwościami takimi organicznymi, ale też i są czynniki zewnętrzne, które środowiskowe, które również mają bardzo, bardzo istotny wpływ na to, w jaki sposób dziecko uczy się mówienia i jak mówi. Jeśli popatrzymy na funkcje prymarne, na to, co buduje od podstaw, jakby potem możliwości mówienia u dziecka, to ze szczególną uwagą, głównie tutaj zwracam się do Państwa, którzy pracują z małymi dziećmi, czyli właśnie pierwsze grupy wiekowe w przedszkolu chociażby, czy w ogóle ten okres przedszkolny mogą Państwo z dziećmi w tym czasie być, monitorować ten okres rozwojowy. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób dziecko oddycha. To jest bardzo istotne, bowiem bardzo często w wieku przedszkolnym widzimy u dzieci zaburzenia oddechowe bądź nieprawidłowy oddech z jakiegoś powodu. Czasami ten powód już jest zlikwidowany, a dziecko jeszcze nawykowo oddycha ustami. To są do rozważenia już kwestie takie szczegółowe w diagnostyce, ale niewątpliwie oddech jest bardzo potrzebny, prawidłowy oddech w trakcie mówienia. Na fazie wydechowej, na wydechu, proszę Państwa, tworzymy dźwięki mowy, więc teraz od tego zależy, czy one będą realizowane prawidłowo, czy nie w pewien sposób. Bardzo ważne jest też to z funkcji prymarnych, w jaki sposób dziecko połyka. Też widzimy w wieku przedszkolnym, ale nie tylko, ale to głównie może tak, widzimy różnego rodzaju odstępstwa, niepokojące odstępstwa od prawidłowego realizowania połknięcia, a to w jaki sposób język zachowuje się w trakcie połykania jest takim śladowym, pierwotnym mechanizmem do tego, jak będzie się zachowywał w trakcie realizowania głosek. Więc jeżeli na przykład ma tendencję do tego, że zalega płasko na dnie jamy ustnej, albo wręcz jest wysuwany połykanie infantylne. Połykanie infantylne, czy zespolenie językowo-wargowe. Tak, takie dwa najczęściej tutaj widoczne, nieprawidłowe schematy połykania. To w taki sposób też będzie język układało dziecko w trakcie realizacji głosek, a kilkanaście głosek języka polskiego wymaga pionizacji języka, więc jeżeli jej nie ma w funkcjach prymarnych, to nie będzie jej w artykulacji, która jest funkcją nadbudowaną nad pierwotnymi. Kiedy dziecko jest w stanie spionizować język? W jakim wieku? Najbezpieczniej dla dziecka, jeżeli to się odbywa między drugimi a trzecimi urodzinami. Dlatego nie przez przypadek mówiłam, podkreślając właśnie to, że głoska l powinna się pojawić na trzecie urodziny. Głoska l jest takim zwieńczeniem tak naprawdę sposobu połykania również u dziecka. Jeżeli wykształcił się sposób dorosły połykania, czyli właśnie w momencie, kiedy język pracuje w pozycji pionowej, a nie do przedniej, poziomej, to między innymi dziecko jest w stanie potem ładnie zrealizować głoskę l przedniojęzykowo-dziąsłową. Ważne jest też to, wracam do obserwacji dziecka, do tych czynników, które tutaj mają wpływ istotny na rozwój mowy i jej stan u dziecka. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób dziecko słyszy, słuch. Zarówno słuch fizyczny, fizjologiczny, czy koncentracja uwagi tutaj jest z tym bezpośrednio związana, też jest bardzo istotna.
ale też i potem słuch ten specjalistyczny, mówimy słuch fonematyczny, ale mamy też na myśli uszczegółowienie tego słyszenia, czyli słuch fonemowy, który odpowiada za słyszenie i identyfikowanie poszczególnych fonemów, realizacji fonemów, tych 36 właśnie podstawowo, prawidłowo brzmiących głosek w języku polskim. No i słuch fonetyczny, który odpowiada nam za słyszenie prawidłowo, identyfikowanie cech prozodycznych, akcentu, intonacji, tempa mowy, rytmu mowy, donośności, iloczasu. No i wariantów realizacyjnych fonemów, czyli to, czy dziecko słyszy różnicę na przykład między brzmiącą głoską r w taki sposób, a brzmiącą r w taki sposób na przykład, bo to dla niego będzie potem najpierw wzorcem słuchowym, a potem możliwym do realizacji też we wzorcu artykulacyjnym, wymawieniowym, łatwiejsze. Oprócz tego ważne jest też to, jak dziecko widzi, czy widzi prawidłowo, czy ma dobrze funkcjonujący wzrok, bo pamiętajmy, że język jest narzędziem do porozumiewania się z otoczeniem, do dzielenia się swoimi myślami o tym otoczeniu, więc tak naprawdę dziecko będzie miało motywację do opowiadania o tym, co widzi, a jeżeli nie widzi, dlatego wzrok, słuch to są bardzo, bardzo podstawowe do obserwacji również w kontekście mowy zmysły u dziecka. No i przejdę może krótko do takich zewnętrznych, środowiskowych też uwarunkowań, co jest ważne przy stanie mowy dziecka. Proszę pamiętać o tym, że dziecko rodzi się z taką umiejętnością przyjęcia języka, rozwoju tego języka. Natomiast w jaki sposób będzie realizowało język, tak naprawdę w bardzo dużej mierze zależy od jego najbliższego środowiska. Bo dziecko uczy się mówienia od najbliższego otoczenia. Więc rodzic, środowisko rodzinne, ale za chwilę też i te pierwsze środowiska społeczne, z którymi dziecko się spotyka. Przedszkole, grupa przedszkolna, grupa rówieśnicza na podwórku tak zwanym, też jest bardzo tutaj istotna. Kontakt z rówieśnikami. Bardzo istotne jest to, w jaki sposób państwo jako nauczyciele mówią do dziecka, rozmawiają z dzieckiem, jaki wzorzec mówienia państwo prezentują. To są bardzo istotne elementy. Dziecko uczy się od otoczenia mówienia. W trakcie, kiedy rozmawiałyśmy o tym, dlaczego nauczyciel powinien się tak pochylić nad mową, nad sposobem mówienia u dziecka, dotknęłyśmy też przy okazji takiego problemu dotyczącego niepokoju związanego z wadami mowy, z wadami wymowy u dzieci. To myślę, że to jest teraz taki moment, żebyśmy przez chwilę omówiły właśnie, z czym najczęściej, z jakimi problemami w mowie mogą państwo się spotkać i spotykają się na pewno u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Właśnie to jest zapewne temat, który nie tylko nauczycieli interesuje, ale również rodziców. Kiedy powinni się zacząć niepokoić? Czy na przykład półroczne odstępstwo od tej takich normy tak zwanej jest już powodem do niepokoju? Może odwołam się tutaj do takiego, zanim przejdę jeszcze do typowych takich właśnie wad, na które chciałabym zwrócić uwagę Państwa szczególnie. Przywołam bardzo klarowny, fajny, dobry, czytelny schemat, który przed laty podał profesor Tomasz Zaleski w momencie, kiedy mówił właśnie o opóźnieniach w rozwoju mowy i mówił o tym, co jest normą, co za tym idzie w języku. Warto zapamiętać bardzo prostą opcję, czyli 6-miesięczne dziecko powinno zacząć gaworzyć. Na pierwsze urodziny powinno mówić pierwsze wyrazy. Na drugie urodziny zdania proste. Na trzecie urodziny rozwinąć zdania. A na czwarte urodziny powinno być w stanie opowiedzieć nam krótką bajkę, czyli jakąś formę taką kilkuzdaniową, związaną przyczynowo-skutkowo. Jeżeli od tego schematu usłyszymy, zobaczymy, zarejestrujemy półroczne wahnięcie czasowe, na obojętnie z którym, w którym z tych momentów,
to jest norma rozwojowa tak naprawdę. To są indywidualne różnice rozwojowe między dziećmi. Do tego dziecko ma prawo. Ale jeśli ten margines czasowy będzie się nam przedłużał ponad 6 miesięcy i znowu na obojętnie którym z tych etapów rozwojowych, to proszę Państwa powinno nas skłonić od razu do tego, abyśmy rzeczywiście zrobili diagnozę uszczegółowioną, abyśmy się zastanowili, dlaczego dziecko nie jest w stanie w sposób prawidłowy rozwijać swojego języka. I tu mamy też taką trochę odpowiedź, bo z jednej strony bezpieczeństwo dla dziecka, taki właśnie margines czasu na indywidualne różnice, ale z drugiej też strony taki znak, wykrzyknik, uwaga, kiedy trzeba zwrócić się do logopedy, kiedy trzeba z pytaniem do specjalisty właśnie się udać, kiedy też i nauczyciel powinien przy obserwacji języka dziecka do logopedy tym bardziej skłonić, żeby rodzic z dzieckiem się udał. Natomiast jeżeli chodzi o wady mowy i wymowy, to szerzej, jeżeli chodzi o wadę mowy, to głównie w tym okresie właśnie rozwojowym mowy dziecka trzeba zwracać uwagę na to, czy nie pojawia się opóźnienie, znaczne opóźnienie w rozwoju mowy. Czy dziecko ma motywację i chęć do mówienia? Czy dziecko realizuje prawidłowo, przyrasta ta umiejętność u niego posługiwania się wszelkimi systemami w języku, właśnie czy gramatyka, czy system fonologiczny języka też się tutaj dynamicznie rozwija, czy dziecko zbyt długo i zbyt mocno nie używa, zbyt intensywnie nie używa na przykład agramatyzmów czy dysgramatyzmów. One oczywiście mogą się zdarzać jak najbardziej, ale nie powinny cały czas występować w języku dziecka, nie powinny nie podlegać korekcie. To powinno nas właśnie również zaniepokoić. Czy w rozwoju mowy dziecka może widzimy zahamowanie? Na przykład dziecko rozwijało język, nie wiem, spokojnie do drugiego, trzeciego roku życia, a raptem widzimy, że nie przyrasta system językowy w żaden sposób. To też powinno budzić bardzo duże nasze zaniepokojenie. No i regres to kolejne takie hasło. Na przykład trzyletnie dziecko, tak jak grupa rówieśnicza, nic niepokojącego się nie wydarzyło, porozumiewało się językiem i raptem zaczyna się wycofywać z komunikacji językowej. Raptem zaczyna posługiwać się na przykład gestem, czy słyszymy, że posługuje się mniejszą ilością słów niż do tej pory. To też jest zjawisko bardzo niepokojące. I ostatnia opcja, jeżeli będziemy obserwować głównie system fonologiczny, to tu też chciałabym zwrócić Państwa uwagę na takie aspekty, jakim jest na przykład występowanie mogilali, czyli zera fonetycznego. Dziecko nie realizuje jakiejś grupy głosek, konsekwentnie nie realizuje tej grupy głosek i w zamian nie daje nic w języku. Czy jeżeli takie zjawisko występuje po trzecich urodzinach, to jest niepokojące. Jeżeli do trzecich urodzin, dziecko ma do tego prawo, to są zwykłe zjawiska rozwojowe w języku, ale po trzecich urodzinach już powinno budzić to niepokój. I nie myślę tutaj o takich prostych uproszczeniach właśnie grup spółgłoskowych, jakichś bardzo trudnych dla dziecka. Nie, myślę o konsekwentnym omijaniu, opuszczaniu danych głosek. Drugie zjawisko niepokojące, które też tutaj, jeżeli będziemy obserwować system fonologiczny, powinno nas skłonić do diagnozy uszczegółowionej, to są bardzo liczne substytucje, które być może mogą występować w języku dziecka i też te bardzo liczne substytucje powinny nas niepokoić już po trzecich urodzinach. Myślę tu o takich dzieciach, które mówią takim swoistym językiem. Wypracowują sobie taki system językowy, gdzie właściwie tylko mama albo ktoś z rodzeństwa jest w stanie zrozumieć, co mówi dziecko i wręcz te osoby z jego najbliższego otoczenia trochę funkcjonują jak tacy tłumacze dziecka w stosunku do innych osób. Co też bardzo rzutuje na rozwój społeczny tego dziecka.
Tak, tak, to prawda. Mhm. Bardzo często jest to dziecko odrzucane przez grupę rówieśniczą. Może za duże słowo odrzucane, ale niekoniecznie dzieci chcą się z nim bawić, bo po prostu go nie rozumieją. Więc tak, to na pewno rzutuje na jego kontakty społeczne i na rozwój społeczny takiego dziecka. I jeszcze dwa mechanizmy, które też warto poobserwować, a mianowicie takie, jeżeli występują w języku dziecka nietypowe substytucje. Co mam na myśli? Na przykład typową dla rozwoju dziecka jest sytuacja, w której przez pewien czas głoski szumiące zastępuje najpierw ciszącymi głoskami, a potem syczącymi, czyli naturalnym jest to, że przez pewien czas dziecko mówi siafa, ziaba, potem zaczyna mówić safa, zaba, a dopiero właśnie od tego około 5 roku życia zaczyna mówić szafa i żaba. Ale gdyby na przykład dziecko zamiast głosek szeregów wszystkich, i syczącego, i ciszącego, i szumiącego, wypowiadało dwie inne głoski, głoskę t i głoskę d. Tafa, daba, na przykład zamiast szafa, żaba, to tedek zamiast cukierek, no i tak dalej. To już jest mniej typowa, nietypowa, powiedziałabym, substytucja i na taką należy na pewno od razu zwrócić uwagę i należy zastanowić się, dlaczego dziecko w taki sposób realizuje te dźwięki. Co może być jeszcze taką nietypową substytucją? Najczęściej na przykład też na pewnym etapie rozwojowym dziecko może zamieniać głoski tylnojęzykowe k, g na głoski przedniojęzykowe t, d. Mówi totet zamiast kotek na przykład, tetło zamiast krzesło chociażby. A nietypową substytucją będzie odwrotna sytuacja, kiedy to głoski t, d będą zastępowane przez głoski tylnojęzykowe, przez głoski kg. Więc zamiast tata będzie kaka, zamiast torebka będzie koebka i tak dalej. Czyli to jest też taka substytucja, która gdzieś nie pokazuje się w naturalnym rozwoju systemu fonologicznego polszczyzny i ona powinna też budzić od razu zaniepokojenie nauczyciela, tak aby dziecko mogło podlegać jak najszybciej diagnozie, uszczegółowionej diagnozie logopedycznej. No i ostatnia, przepraszam, jeszcze ostatnia opcja, którą też chciałabym, aby Państwo zechcieli zapamiętać jako niepokojącą, i ta opcja nie będzie miała żadnych obwarowań wiekowych u dziecka, czyli powinna zwrócić naszą uwagę zawsze, jeśli się pojawi, to jest deformacja. Jeżeli pojawi się jakiś dźwięk, który dziecko realizuje jako daną głoskę spoza naszego systemu fonologicznego, na przykład pojawi się właśnie to już raz przeze mnie dzisiaj tutaj przywołane r tylnojęzykowe, to nie jest tak, że na przykład 3-letnie dziecko może mówić rak, rok, ryba i samodzielnie z tego wyrośnie, tylko to jest od razu taki moment, w którym jeżeli usłyszymy taki dźwięk, że momentem natychmiastowym powinna być też uszczegółowiona diagnoza logopedyczna. Czy to dotyczy też sepleniania międzyzębowego? To są tak zwane te wady właściwe, czyli tak, wady. Deformacja, wada właściwa, tak, między innymi seplenienie międzyzębowe, pozwolę sobie przytoczyć tak kilka przykładów, na przykład cukierek, Sebastian, żaba, ścisk. Jeżeli będziemy słyszeć i widzieć taką opcję, no to też powinna nas zaniepokoić, jeżeli nawet dziecko, nie wiem, dwójpół roczne w taki sposób mówi, to też od razu powinniśmy tutaj taką pełną diagnostykę logopedyczną dziecku zapewnić. No i jeszcze taki obco brzmiący, a też często występujący dźwięk w deformacjach, to jest z kolei poszum. Proszę Państwa, taki poszum boczny, jeżeli dziecko na przykład mówi szkoła, Sebastian, ściana, ścisk, świeca, gdzieś słyszymy taki coś dziwnego, tak się dzieje w tym dźwięku, to też jest taki moment, gdzie powinniśmy od razu też taką diagnozę uszczegółowioną, logopedyczną wykonać i na pewno nie mieć nadziei, że dziecko samodzielnie z takiej deformacji wyrośnie.
Chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na to, i też kolejny slajd będzie tego dotyczył, w jaki sposób możemy pomóc dziecku w rozwoju języka, w jaki sposób my możemy, Państwo jako nauczyciele, my wszyscy jako osoby dorosłe, w pewien sposób otaczające dzieci, w jaki sposób możemy pomóc. Chyba w tych najmłodszych latach dziecka najlepszą pomocą jest bycie wzorcem. Czyli mówmy poprawnie, mówmy prawidłowo. Łatwe? Nie. Chciałabym, żeby było łatwe, ale chyba nie dla wszystkich. Nie zawsze jest to proste. Nie możemy, proszę Państwa, oczywiście w żaden sposób tutaj Państwa jako nauczyciele, my jako logopedzi, zapewnić za każdym razem, że takich warunków dziecku, że każde środowisko rodzinne będzie takim wzorcowym środowiskiem. No nie, staramy się oczywiście przekazywać informacje, staramy się edukować środowisko rodziców w bardzo różny sposób. To też podlega temu działaniu chociażby w zakresie profilaktyki logopedycznej, ale nie jesteśmy w stanie tego zapewnić. Natomiast jesteśmy w stanie zagwarantować u siebie poprawność językową. Państwo jako nauczyciele, my jako logopedzi. Czyli nie zniekształcać, nie zmiękczać, nie używać tak zwanego języka nianiek, o ile się da. O ile się da, to też nie popadajmy oczywiście w jakieś skrajności. Oczywistym jest, że jeżeli rozmawiamy z małym dzieckiem, to najczęściej osoba dorosła ma w sobie taką motywację i chęć do zdrobnień, do większej ilości zdrobnień w języku niż na przykład w momencie, gdy rozmawia z inną osobą dorosłą. No ale na pewno nie powinny te zdrobnienia, nie powinny tym bardziej zniekształcenia w języku, jakieś charakterystyczne dla języka bardzo małych dzieci, funkcjonować na stałe w języku rodziny, w języku naszym, bo będą to w tym momencie takie mechanizmy, które niestety, ale wstrzymują rozwój języka dziecka. Poza tym nauczyciel, Państwo mogą bardzo, bardzo skutecznie wspomóc rozwój języka dziecka w momencie, gdy będą Państwo wprowadzali ćwiczenia. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne, takie dykcyjne też, ćwiczenia usprawniające wymowę dziecka, ćwiczenia z zakresu komunikacji językowej, ćwiczenia ortofoniczne. To są takie elementy, które w Państwa praktykach zawodowych, jeżeli się pojawią, to u dziecka będą procentować na pewno. Wyśmienicie również tym, że dziecko łatwiej, lepiej będzie mówiło. Ale ten temat rozwiniemy w przyszłym tygodniu, bo czas biegnie nieubłaganie. Zostało nam troszeczkę ponad 10 minut. Tak jak obiecaliśmy, poprosimy naszego eksperta, żeby tutaj odpowiedzieć na kilka pytań naszych widzów. I tak jak mówię, już zapraszam za tydzień, też w poniedziałek na godzinę 19:30 będziemy kontynuować temat, zwłaszcza w takim kontekście szkolnym, czyli będziemy mówić między innymi o tym, jak wady wymowy czy niepoprawne realizacje potem mają wpływ na sukces szkolny dziecka i też problemy w czytaniu, w pisaniu i w tych umiejętnościach szkolnych. A tymczasem pojawiły się pierwsze pytania, pozwolisz, Aniu, że odczytam. Pierwsze pytanie. Jak pracować z dzieckiem 4-letnim, które nie powtarza po nas pełnych wyrazów, tylko same końcówki? Proszę Państwa, należy zastanowić się w tym momencie, dlaczego to dziecko nie jest w stanie z jakiegoś powodu widocznie wypowiadać wyrazów. Może ich nie słyszy w całości. Więc proponowałabym najpierw sprawdzić słuch fizyczny. Czasami jest tak, że rodzic, którego się pytamy, czy dziecko miało badanie słuchu wykonywane, odpowie nam zgodnie z prawdą, że tak, ale ma na myśli najczęściej tutaj badania przesiewowe, badania noworodków tuż po porodzie, które się wykonuje już prawie standardowo w Polsce, a to nie są takie
wyniki badań, które są zgodne na przykład z wynikiem, który możemy uzyskać u tego czterolatka. W tym okresie ponoworodkowym czy w kolejnych latach życia dziecka mogło się wydarzyć coś, co uniemożliwiło teraz prawidłowy rozwój słuchu. Chociażby może być to zakłócenie słuchu związane chociażby z przerostem trzeciego migdała, może być wówczas jednostronne niedosłyszenie, dziecko nie słysząc, co za tym idzie, prawidłowo brzmiącego wyrazu i realizuje ten wyraz nieprawidłowo potem jako w swoim systemie nadawczym. Poza tym, jeżeli słuch fizyczny jest prawidłowy, to kolejnym krokiem, który tutaj sugerowałabym wykonać w diagnostyce, jest sprawdzenie słuchu fonemowego, bo na bazie słuchu fonemowego dziecko tworzy sobie, buduje swoją umiejętność syntezy i analizy wyrazów. Tu, jeśli wymawia same końcówki, to z czegoś wypływa. Zastanowiłabym się nad przyczyną i proponowałabym właśnie rozpocząć te rozważania diagnostyczne od słuchu. Kolejne pytanie. Prosimy o kilka propozycji zabaw, ćwiczeń logopedycznych dla dzieci przedszkolnych, które nauczyciel może prowadzić z całą grupą. Czyli mówimy tutaj o profilaktyce logopedycznej. Bardzo nauczyciel w przedszkolu może bardzo mocno tutaj właśnie wspomóc dzieci poprzez działania związane z podstawowymi, prostymi ćwiczeniami ze zakresu ćwiczeń właśnie tych funkcji oddechowych czy artykulacyjnej umiejętności. W jaki sposób? Są różnego rodzaju, proszę Państwa, zabawy ortofoniczne, gdzie chociażby staramy się usprawnić w bardzo prosty, zabawowy właśnie sposób narządy artykulacyjne dziecka, język, wargi, podniebienie miękkie. Możemy tutaj korzystać z różnego rodzaju na przykład bajeczek artykulacyjnych, które są na rynku, ale też doskonałą pomocą jest chociażby właśnie pakiet takich pomocy multimedialnych, które możemy zastosować w grupie przedszkolnej. To są chociażby Państwa propozycje z Logopedii Pro, gdzie mamy całą gamę możliwości wspomagania zabawowego i słuchu fonemowego i artykulatorów dziecka. Przecież nauczyciel, dysponując chociażby multimedialną tablicą, może właśnie w taki sposób razem z całą grupą dzieci te ćwiczenia wykonywać, a one są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Dzieci bardzo chętnie się w nie angażują, a jeśli się angażują, no to i efekty w tym momencie bywają dosyć ciekawe. Kiedy należy udać się na wizytę do logopedy z dzieckiem sepleniącym, czy już z półtorarocznym? Trudno mówić, podejrzewam, o pełnym takim terminie seplenienia w momencie, kiedy mówimy o półtorarocznym dziecku. Dlatego, że seplenienie to jest zjawisko, które dotyczy nieprawidłowej wymowy 12 głosek w języku polskim. To są głoski już wcześniej przez nas tutaj wywoływane dzisiaj do tablicy, czyli głoski ciszące, syczące, szumiące. Półtoraroczne dziecko zazwyczaj, jeśli już będzie operowało którymś z tego zasobu, którymiś głoskami, to prawdopodobnie będą śladowo głoski ciszące, głoska z najczęściej. Jeżeli tu widzimy, że język dziecka konsekwentnie wysuwa się między zęby, to najprawdopodobniej widzimy też tę opcję w tych głoskach prostszych, którymi to dziecko może już operować, czyli głoski t i głoska d, które też w tym momencie rzeczywiście pewnie będą realizowane międzyzębowo. Czy udać się do logopedy? Myślę, że nie zawadzi, dlatego że tak naprawdę z jakiegoś powodu dziecko ma umiejscowiony czubek języka między zębami. Prawdopodobnie związane to będzie albo z właśnie nieprawidłowym oddychaniem, torem oddechowym u dziecka, na przykład z tym, że dziecko oddycha również bądź tylko przy pomocy jamy ustnej.
albo będzie to związane z nieprawidłowym połykaniem. Być może jest to dziecko, które na przykład, nie wiem, się smoczek albo niezbyt szybko zechciało gryźć, albo niechętnie jadło z łyżeczki w tym okresie tam około 7-8 miesiąca życia dziecka. Więc na pewno należy znowu pochylić się nad tym bardzo, bardzo szczegółowym dookreśleniem przyczyny, dlaczego tak się dzieje, i na pewno w ustaleniu tej przyczyny i potem w ustaleniu też takiego programu ćwiczeń dla dziecka będzie mógł służyć pomocą Państwu logopeda. Kolejne pytanie. 4-latka wymawia r, sz, a nie wymawia k, g. Co zrobić w takiej sytuacji? Znowu należy się zastanowić, dlaczego tak jest. Jeśli wypowiada r oraz głoskę sz, to są obie, proszę Państwa, głoski przedniejęzykowo-dziąsłowe. Trudność, nie widzę dziecka, nie mogę zajrzeć, tak nie mogę zdiagnozować, więc tak trochę generalizuję teraz tę kwestię. Ale po tych wskazówkach, które są tutaj w pytaniu przekazane, domyślam się, że czubek języka, przód języka u tego dziecka funkcjonuje zdecydowanie sprawniej niż tył języka, bo głoski tylnojęzykowe, głoski k i g, to są głoski zwarte, które wymagają bardzo intensywnej, sprawnej właśnie takiej pracy tyłu języka, który ma być podniesiony gwałtownie do tyłu podniebienia twardego i do podniebienia miękkiego. Z jakiegoś powodu to dziecko ma z tym problem, czyli znowu należy, tu bym na pewno sugerowała to, by Państwo zechcieli udać się do logopedy, bo logopeda musi zdiagnozować szczegółowo, musi zajrzeć po prostu, zobaczyć, jak są zbudowane artykulatory dziecka, sprawdzić ich funkcjonalność i wtedy będzie można podpowiedzieć, w jaki sposób ćwiczyć też, jak się odnieść do tej sytuacji. Niestety czas nieubłaganie mija, starczy nam czasu tylko na ostatnie pytanie w tej chwili, które brzmi tak. Język dziecka wyskakuje między zębami przy artykulacji głoski s. Co zrobić? Tak. Znowu częsty problem. Częsty problem, tak, tutaj opisany. Znowu mamy do czynienia z jakiegoś powodu z brakiem pionizacji języka. Więc znowu ten jakiś powód. Statystycznie najczęściej, proszę Państwa, to jest właśnie albo problem z oddechem, albo problem z połykaniem. Jako pierwotne, te prymarne właśnie funkcje, jeżeli one są naruszone, to potem i artykulacje są na tym budowane w sposób nieprawidłowy, czyli właśnie ten międzyzębowy. Należy na pewno jakby wykluczyć bądź dookreślić kwestię w diagnozie, kwestię przyczyny. Czy połykanie, czy oddychanie, czy inna przyczyna tutaj spowodowała ten fakt, że dziecko mówi z tą tendencją do wysuwania czubka języka między zęby. Proponuję, proszę Państwa, zapamiętać w ogóle taką kluczową radę. Walczmy z przyczyną, nie walczmy ze skutkiem. Rozumiem, samo nie minie, także jak najbardziej zapraszamy do konsultacji z logopedami, do współpracy z logopedami, bo to też ważny aspekt, którego nie miałyśmy czasu niestety tutaj przedyskutować i omówić. Także tym bardziej zapraszam Państwa na przyszłotygodniowe spotkanie 17 czerwca o godzinie 19:30. Będziemy kontynuować temat logopedycznego ABC dla nauczycieli. Zapraszam Państwa serdecznie. Proszę też do nas pisać, jakie tematy przyszłych webinariów chcieliby Państwo, w których chcieliby Państwo uczestniczyć, jakie tematy Państwa niepokoją, czy chcieliby Państwo poszerzyć swoją wiedzę. Jesteśmy otwarci na propozycje. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Ci, Aniu, za dzisiejszy wieczór. Zapraszamy Państwa za tydzień. Do zobaczenia, do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.